pierwszy raz zacząłem zajmować się wspinaczką i po raz pierwszy na szkoleniu wspinaczkowym doznałem poważnej kontuzji barku, zwichnięcia konkretnie barku. I w związku z tym przepisano mi regularne odwiedziny na siłowni i tak zaczęła się moja pierwsza przygoda. Nazywam się Michał Leksiński, mam 28 lat i trenuję w City Fit ONZ. W City Fit jestem średnio 5-6 razy w tygodniu. Jest to trening specjalnie ułożony też pod kwestie związane ze wspinaczką wysokogórską i z długotrwałym obciążeniem organizmu. Kluczowym jest tutaj oczywiście trening kondycyjny, w związku z tym bardzo ważne są treningi interwałowe i bardzo długie wybiegi, kilkunastokilometrowe. Zazwyczaj robimy tak, że trenujemy interwały biegowo, ale na miesiąc, półtora przed daną wyprawą zmieniamy te interwały na automatyczne schody na Stairmastera z obciążeniem około 20-kilowym na plecach. Moją pasją jest wspinanie, wspinaczka wysokogórska i wspinaczka skałkowa. Zaczęło się to kilka lat temu, kiedy mój przyjaciel zasiał we mnie taką myśl, żebyśmy razem weszli na Mont Blanc. Niestety w październiku 2015 roku podczas wspinania złamałem poważnie kolano. I tak, kiedy tak naprawdę zdjąłem gips w styczniu 2016 roku, w marcu rozpocząłem taką intensywną fizjoterapię, rehabilitację. Udało mi się doprowadzić do momentu, w którym w lipcu stanąłem na wierzchołku dachu Europy. Realizując tak wielkie przedsięwzięcie i marzenie, które wymaga ode mnie wejścia na 9 szczytów rozsianych po wszystkich kontynentach świata, to jest ogromne poświęcenie, godziny treningu. Kwestie finansowe oczywiście tu wchodzą w grę, bo jest to projekt gigantyczny. I stwierdziłem, że jeśli mam tyle poświęcać, to trochę głupio by było, gdybym robił to tylko sam dla siebie. I wtedy narodził się pomysł, żeby dedykować cały ten projekt Fundacji Happy Kids. To jest fundacja z Łodzi, która posiada 12 rodzinnych domów dziecka pod swoją opieką. Założyłem sobie, że każde 20% sponsoringu, który otrzymam na wyprawy, będzie lądowało w fundacji i będzie przeznaczone dla ich podopiecznych. Michał bez wątpienia wyróżnia się wśród klubowiczów. Jego pasja jest wręcz zauważalna od razu. To, w jaki sposób trenuje i to właściwie co robi na co dzień, jest rzadko spotykane. Dlatego też cieszymy się, że jest wśród nas, że ludzie, którzy przychodzą tutaj dla zabawy albo po prostu dla zdrowia, mają szansę go spotkać. My też jako załoga klubu cieszymy się, że znajduje tutaj naprawdę możliwość dobrego treningu.